Pogoda dzisiaj przepiękna, czuć taki przypływ chłodnego powietrza znad zatoki, ale sama temperatura w okolicy 25-6 stopni w cieniu, więc tak jak teraz idę w słońcu, to jest no prawie wakacyjnie, można powiedzieć. Znaleźliśmy się przy samym stadionie. Pięknie widać, oświetlony promieniami słońca. Tutaj na prawo jest most i taka obwodnica Sankt Petersburga. Na górze widzimy dumnie powiewającą flagę Mistrzostw Europy. No i spotkałem kibica belgijskiego, który 3 lata temu występował u mnie na kanale. Do you have tickets for today's game? Yes, of course. Yeah, only one ticket. No tickets. Only one ticket. You cannot give me this ticket. Maybe. How much do you pay? Nagrywał się dla mnie 3 lata temu, też tutaj w Sankt Petersburgu. No więc mamy małe déjà vu na kanale Total Sport. Uśmiechnięty, radosny. Tak właśnie powinien brzmieć prawdziwy kibic. A dopiero stąd, słuchajcie, jak tak się popatrzy, to widać, jaki ten stadion jest wysoki. To, że on jest duży, to wiadomo, ale zobaczcie, jak się przybliżę tutaj do ogrodzenia, jaka to jest wysoka arena, naprawdę. Wysoki jak wieżowiec. I piękny widok na zatokę. Można zobaczyć ten most, po którym poruszają się samochody. A na dole mini plaża. To jest też bardzo fajne, nawet jak ktoś przyjechał z dalekiego rejonu i sam, no to wolontariusze są chętni do pomocy, zawsze zrobią zdjęcie, pomachają, opowiedzą, co się dzieje na stadionie, także tutaj pan skorzystał z pomocy miłej pani wolontariusz. Fajna atmosfera. Mimo tego, że stadion jest zapełniony tylko przecież w kilkudziesięciu procentach, już ja się pogubiłem, przyznam szczerze, ile w końcu ludzi może wejść na arenę w Sankt Petersburgu, chyba 49% dokładnie. To i tak tych ludzi jest tutaj bardzo dużo. No, zaczyna tu być gorąco, coraz więcej rosyjskich kibiców. Tata z synem. Zaraz się zacznie. Popatrzcie, jeszcze w kierunku słońca, na stadion, na Gazprom Arenę. Teraz nieco się cofnę. Rosja! 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 Jest 37 minut po północy i to, co widzicie, to są właśnie słynne białe noce w Sankt Petersburgu. Pod koniec czerwca słońce tutaj, jeżeli jest dzień bez chmurek, praktycznie nie zachodzi. O 1:30 w nocy robi się nieco jaśniej. No i mamy taki efekt, jak teraz widzicie na załączonym obrazku. Coś pięknego i wartego zobaczenia na własne oczy. Żeby powiedzieć wam nieco więcej, to ten mecz był bardzo dobrze zorganizowany. Praktycznie żadnych kolejek, no ale nie ma co się dziwić. Tylko 26 tysięcy kibiców na meczu Euro to przecież bardzo, bardzo mało. Powiem szczerze, że dużo Rosjan, takich powiedziałbym może i nie niezadowolonych, ale czekają na kolejne mecze. Dają sobie szansę jeszcze w kolejnych spotkaniach, chcą powalczyć na tym turnieju. Wierzą, że przecież jeszcze nie wszystko stracone, no bo generalnie Belgia to przecież wspaniały zespół, bardzo dobry, który tutaj pokazał się ze świetnej strony.